Cześć, witajcie, Assassin 08 z tej strony i witam was w kolejnym unboxingu na moim kanale. I dziś, moi drodzy, zapraszam was na jubileuszowy 200 unboxing. Boże, 200 unboxingów za nami. Jeżeli komuś się chce, a na pewno nie, podliczcie, ile wydałem na wszystkie te unboxingi. No oczywiście żartuję, komu by się chciało. Moi drodzy, z okazji tego 200 unboxingu mam dla was coś specjalnego. Długo się zastanawiałem, co mogłoby być specjalnym. Wy również dawaliście swoje propozycje, ponieważ pytałem was o to, co wy byście chcieli zobaczyć ten 200 unboxing. I w końcu wpadłem na pomysł, co mogłoby to być. Słuchajcie, w 200 unboxingu będzie opening, unboxing, paczek z grami za 200 zł. I pewnie teraz się zastanawiacie, ale jak to, Assassin, dwie paczki i tutaj jest 200 zł? Jak to? Nie, moi drodzy. Aktualnie mamy 9 stycznia 2024 rok, czyli mamy początek roku. I jestem ciekaw, kiedy ten film wyjdzie, ponieważ w tym momencie nagrywam odpakowanie dwóch pierwszych przesyłek, natomiast kolejne będę nagrywać po prostu jak tylko do mnie dotrą. Będę je pewnie zamawiać na przestrzeni kolejnych tygodni, miesięcy. No i strzelam, że w okolicy końca roku zobaczycie ten unboxing. Więc słuchajcie, zajmijmy się pierwszymi dwoma paczuszkami. 200 zł to jest, słuchajcie, koszt tylko i wyłącznie samych paczek. Nie doliczam kosztów przesyłki, tylko i wyłącznie same gry. No i pewnie nie tylko gry. Oczywiście pamiętajcie, że ten unboxing jest w ramach Assassina Łowcy Okazji, więc naprawdę niezłe style tutaj wyciągniemy. Dobra, moi drodzy, zajmiemy się odpakowaniem. Na początek ta przesyłeczka i tu jak widzicie troszeczkę wystaje. Dlaczego? Ponieważ jest delikatnie otworzona. A dlaczego? Słuchajcie, jak doskonale wiecie, na jednym z portali z ofertami, no trzeba potwierdzać przesyłki, to znaczy czy wszystko jest z nimi w porządku i tak dalej. Ta przesyłeczka dotarła do mnie wczoraj, ta dzisiaj, więc tej jeszcze nie otwierałem, nic nie wiem co tam jest. W sensie, czy wszystko jest w porządku. Natomiast z tą, jak się okazało po otwarciu, niestety nie jest najlepiej. Nie jest wszystko w porządku tak, jak miało być kupione. Więc jaka jest tego historia, za chwilę się dowiecie. A teraz wyjmijmy zawartość i zobaczmy, co my tutaj mamy. A tutaj mamy, słuchajcie, dwie gry z mojego dzieciństwa. Bob Budowniczy buduje park oraz Bob Budowniczy przygody na zamku. I powiem wam, że była jeszcze trzecia gra, Bob Budowniczy damy radę. I pamiętam, że mój brat chyba na urodziny dostał taki trzypak wszystkich tych części Boba Budowniczego i my za dzieciaka graliśmy niesamowicie w te gry z Bobem. No i dobra, słuchajcie, tutaj mamy Bob Budowniczy przygody na zamku. Otwieramy. Oczywiście płytka z przygodami na zamku się znajduje. Proszę bardzo, fajnie, pięknie. Natomiast tutaj po otwarciu Bob buduje park. Mamy Bob Budowniczy damy radę. No i to jest ten mankament, słuchajcie, że nie ma tutaj płyty z Bob buduje park niestety, ale dogadałem się już z panem sprzedającym, bardzo miłym i sympatycznym i w jednym z kolejnych unboxingów zobaczycie unboxing paczki za złotych, nie powiem ile, ale pojawią się tam 4 gry, to znaczy 3 gry i jeden taki gadżet, ale o wszystkim opowiem wam przy okazji tamtego następnego unboxingu. Także tutaj już nie będę wam spoilerować, ale nie będziemy stracni, że tak powiem. Także moi drodzy, te dwie gry w pierwszej przesyłeczce i zapłaciłem za nie dokładnie 14 zł. 8 zł i 6 zł bodajże. Także no 14 zł znika z naszego 200 konta. No i co? Pierwsza przesyłeczka za nami, to teraz zobaczmy, co jest tutaj. No dobrze, moi drodzy, a co w tej przesyłeczce? I tutaj powiem wam, że sytuacja jest bardzo ciekawa, ponieważ tutaj mamy gry za darmo. Naprawdę. Ktoś oddawał te dwie gry za totalną darmochę, no a ja, żeby jednak je kupić, musiałem jakkolwiek zapłacić. No i takie symboliczne 5 zł zostało przeze mnie zapłacone, plus oczywiście koszty wysyłki. A co za tą piąteczkę kupiłem? Moi drodzy, są to dwa dodatki do pierwszych Simsów. Sims Randka oraz Sims Zwierzaki. Zawsze mnie intrygowało, o co tu chodzi. Nie przegap takiej okazji telefon w prezencie, szczegóły w środku. No dobra, słuchajcie, także otwieramy, zobaczmy. Jest tutaj oczywiście jakiś kodzik, płytka, instrukcja, po polsku oczywiście. Także fajnie, pierwszy z dodatków jest. Natomiast tutaj mamy Sims Zwierzaki. Również po polsku, otwieramy w środku, jak tutaj kodowo. Kod jest na wierzchu, także czekajcie, odwrócę sobie to elegancko. Dwie płytki są, dysk pierwszy, tutaj mamy dysk, gdzie to jest napis, dysk drugi. Także jest komplecik, instrukcja oczywiście w języku polskim. Także słuchajcie, no dwa dodatki były oddawane totalnie za darmochę. No ja tutaj zapłaciłem tą piąteczkę, żeby jakkolwiek kupić
tą paczuszkę. Także słuchajcie, 14 i 5, no to mamy już złotych 19, zostało nam 181. Także słuchajcie, no dwie paczki pierwsze za nami. Czy się opłacało? Uważam, że jak najbardziej tak, ponieważ no za totalną praktycznie darmożkę mamy 4 gry. No tutaj jest ten problem z tym Bobem niestety. No ale przygody na zamku są, ale w Buduję Park pamiętam, że za dzieciaka zagrywałem się niesamowicie. Jeszcze zobaczę, czy tutaj w tej paczce coś jest. Nie, już kompletnie nic nie ma. Także moi drodzy, dwie gry w tych przesyłeczkach póki co. Zobaczymy, co będzie w kolejnych, ponieważ ja tego w ogóle nie wiem. Przeglądam sobie różne oferty, no i po prostu poluję. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś fajne okazje uda się wyrwać. Także co? Widzimy się przy okazji kolejnych paczek. Dla mnie to będzie za jakiś czas, a dla Was dosłownie za chwilę. Także co? Do zobaczenia za moment. No i przede mną kolejna paczuszka i to jest ta paczka, o której mówiłem Wam przed chwilą, czyli od tego sprzedającego, od Boba Budowniczego. Także co? Słuchajcie, otwieramy i zobaczycie, co jest w środku. Powiem Wam, że jest tutaj... są 4 rzeczy. No i zobaczycie, za jaką cenę i czy było warto. Oczywiście było warto. Mamy to. Otwieramy. I co mamy na samym wierzchu? Słuchajcie, na samym wierzchu... dobra, najpierw wyjmę wszystko po prostu. I lecimy po kolei. To, co było na wierzchu, zostaje na sam koniec. Na początek gra Speknas 2. Tak ona wygląda. No, taka wiecie, strzelanka od City Interactive. Takie krapiszcze. Ale ta gra akurat z tego, co kojarzę, została przekazana za darmo, ponieważ są tutaj dwie gry plus dwie gratis. Także Speknas jest tą darmową grą. Tak samo jak darmową grą, słuchajcie, jest Bad Boys 2. Otwieramy. Dwie płytki w środku powinny być i dwie płytki oczywiście są. Także mamy Bad Boysów. Natomiast zapłaciłem za Che Guevara. Czy jesteś gotów, aby poświęcić się sprawie rewolucji? Płytka. Dość rzadka gra, ponieważ nie spotkałem się z nią nigdy wcześniej. Natomiast jeszcze, słuchajcie, zapłaciłem za Steelbooka z GTA 5. Który jest w stanie tragicznym. Stan tego steelbooka tragedia. Znaczy zapłaciłem za niego. No, on był, że tak powiem, nawet dorzucony wręcz za free, więc powiedzmy, nie wiem, za Che i Bad Boysów zapłaciłem, no nie wiem. W każdym razie 2 plus 2 gratis, że tak powiem. No steelbook jest tragiczny. No nie wiem, czy jeszcze coś da się z nim zrobić. Wydaje mi się, że nie, ale jest no straszny, naprawdę straszny. Stan okropny, tutaj rozwalony. No za free, totalnie chyba on był dodany za darmo. No nie, no ten stan jest po prostu coś okropnego. Naprawdę. Koszmar, słuchajcie, koszmar. W każdym razie, słuchajcie, za taki zestawik, czyli ten steelbook, powiedzmy, Speknas, Bad Boys i Che Guevara zapłaciłem 20 polskich złotych, czyli powiedzmy po 5 zł za sztukę, 5 za Speknas, 5 za Bad Boysów, 5 za Che i 5 za tego steelbooka, chociaż steelbook powiedzmy 0 zł, a tutaj te gry jak najbardziej, no opłacało się zdecydowanie, patrząc na to, w jakich one są cenach, no to zdecydowanie było warto. No i słuchajcie, takich sprzedających totalnie szanuję, wyjaśniliśmy sobie wszystko idealnie, no i pan tutaj zaproponował taki układ, czyli właśnie dodatkowe gierki. No i co, słuchajcie, jeżeli chodzi o tą paczuchę, to tyle, także... dwie kolejne w drodze, to już wiem. Także co, no zostaje mi tylko czekać. Wy zobaczycie unboxing za chwilę, a ja muszę troszeczkę poczekać na nie. Także co, no do zobaczenia przy kolejnych paczuszkach. Kolejny dzień, kolejna paczuszka i powiem Wam szczerze, że przy takim tempie to ten unboxing zobaczycie jakoś w lutym albo w marcu, a nie w grudniu. Naprawdę idzie bardzo sprawnie. Przede mną kolejna paczuszka dość pokaźnych rozmiarów. Także co, no odpakujmy ją, zobaczmy, co jest w środku. No i słuchajcie, powiem Wam, że idzie naprawdę dobrze. Przede mną jeszcze jedna paczka w tym tygodniu. Aktualnie tą otwieram w czwartek, więc tamtą otworzę sobie w piątek. No i zakończymy tydzień na kilku naprawdę ciekawych paczuszkach. No i budżet odcinkowy powolutku się skończy, ale oczywiście zostanie jeszcze trochę, ponieważ będziemy chyba jakoś w połowie. Otwieramy to, wyciągamy zawartość i zobaczmy, co skrywa ta paczuszka. Jak widzicie, troszeczkę tego jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9.
a powinno być 10, ale chyba jedna z tego co kojarzę jest w takim kartoniku, także pewnie jest gdzieś w środku. Wyjmujemy całą zawartość. Także jak widzicie, tutaj mamy 10 różnych tytułów. I co to będzie, moi drodzy? Lecimy do tytułów, które były w tej paczce. Pierwszym tytułem jest Civilization 4 z pomarańczowej kolekcji klasyki. W środku mamy kod na kompanię graczy. Oczywiście kompania graczy już nie jest aktywna od bardzo, bardzo dawna, niestety. Ale ja pamiętam, że całkiem ciekawe nagrody sobie odbierałem z tej kompanii graczy. Nawet unboxing kiedyś był na kanale z nagrody z kompanii graczy. Jest płytka oczywiście, także mamy pierwszą grę Cywilizację. Następnym tytułem jest Command and Conquer Generals po polsku, polska wersja językowa, bardzo fajnie. W środku zobaczę jak tam kody na wierzchu i tak dalej, oczywiście są, także momencik. Dobra, mamy słuchajcie płytę pierwszą oraz płytę drugą, więcej chyba nie było, taką przynajmniej mam nadzieję. I oczywiście instrukcja jest również jak najbardziej. Także drugi tytuł jest taki. Kolejnym tytułem jest Virtua Fighter 2. Płytka, karteczka jako instrukcja. O, w sumie to tak powinno to wyglądać. Okej. Trzecią grą jest pierwszy Far Cry. Niestety nie ma okładki, no ale trudno. Także mamy, słuchajcie, pierwszego Far Cry'a. Płytka jest, instrukcja jest. Także to najważniejsze. Kolejną grą z tej paczki jest Agrar Simulator 2011. Tutaj jakieś kody? Nie, chyba nie ma. Także taki to jest chyba symulator farmy, ale jakiś taki, nie wiem, trochę inny, bo nie jest ten oryginalny z tego co kojarzę. No ale dobra, mamy taki tytuł. Jak widzicie, póki co 2, 3, 4, 5 tytułów, także jesteśmy w połowie. Kolejnym tytułem, który znalazł się w paczce, jest Sims 4 i to jest tylko i wyłącznie pudełeczko, słuchajcie, ponieważ no kod jest raczej zużyty. Poza tym, no nie ukrywajmy, Simsy są teraz za darmo totalnie, więc no jest to tylko i wyłącznie pudełeczko. Chociaż wiecie co, tutaj mam jakiś login i hasło, więc czyżby ktoś jeszcze, w sensie ten sprzedający, dorzucił konto Origin? Kurczę, nie mam pojęcia. Spróbuję się może zalogować na to konto. Zobaczymy, czy to będzie działało. Będziecie mieli informację, czy to działa, czy nie. No ale dobra, mamy Sims 4. Jeżeli jeszcze byłby kodzik, w sensie całe konto do gry, to całkiem ciekawe. Dobrze, zostajemy w klimacie Simsów, ponieważ kolejną grą jest Sims 2. Na peceta oczywiście w wersji CD-ROM, czyli jest to po prostu na 4 płytach CD. Niestety nie ma instrukcji, a co za tym idzie, nie ma kod. Nie, moment. Czekajcie. Chwila, bo mamy, okej, dobra. Czyli Sims są niekompletne, ponieważ mam Sims 2 dysk drugi, dysk czwarty, dysk trzeci. Nie mam dysku pierwszego, za to mam Sims 2 University, czyli na studiach. I to jeszcze dysk drugi, więc Simsy są niestety niekompletne. Okej, okay. Odezwę się do pana sprzedającego, zapytam o co tu chodzi. Ale kolejnym tytułem jeszcze zostaniemy, słuchajcie, w klimacie Simsowym, ponieważ jest, uwaga, uwaga, Sims Double Deluxe, czyli jedynka z dodatkami. I tutaj są dodatki, słuchajcie, Światowe Życie oraz Balanga. A w środeczku otwieram. No i tutaj już mamy chyba komplet, taką przynajmniej mam nadzieję, ponieważ mamy tak, słuchajcie, tutaj mamy Sims Deluxe Edition dysk drugi, tutaj mamy Deluxe dysk pierwszy, tutaj mamy Balangę, Światowego Życia nie widzę, a nie, Światowe Życie chyba było tutaj na tym Deluxie i tutaj mamy bonus content, więc chyba tutaj są wszystkie płytki. Także tutaj mamy komplet, jest instrukcja, jest druga instrukcja, także jak najbardziej tutaj jest komplecik. Fajnie, fajnie, bardzo mnie to cieszy. Także jest Double Deluxe. No i słuchajcie, dwie ostatnie gry. To może sobie zrobimy tak, że najpierw pokażę wam to. Tutaj mamy platynowa kolekcja Warhammer Dawn of War Uniwersum, który zawiera, słuchajcie, Warhammer 40 000 Dawn of War, dodatki Winter Assault, Dark Crusade i Soulstorm. Dobra, okej. Sprawdźmy jak wygląda zawartość. Mamy poradnik, dość gruby, fajny. Tutaj mamy karteczkę jeszcze z kartą rejestracji na CD Projekt. A tutaj mamy samo pudełko z grą. Wszystkie części pokazane, wymienione.
w środku jakieś kody, oczywiście coś tutaj mamy, ale czekajcie moment, Dawn of War antologia, a tutaj mamy Dark Crusade. Mam nadzieję, że w tej antologii mamy wszystko oprócz tego Dark Crusade'a. No mam taką nadzieję, że to jest również komplet, jest bardzo gruba instrukcja. No, także tak to wygląda. Jestem ciekaw, czy to jest komplecik, naprawdę. Oby, słuchajcie, oby był to komplet. No i co? Słuchajcie, ostatnią grą w tym zestawie, który był, czyli grą numer 10, jest, uwaga, uwaga, czy jesteście gotowi? Mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, ostatnią grą był Need for Speed 3 Hot Pursuit, czy tam Pursuit, nie wiem, Bundle Version, nie wiem o co chodzi. W każdym razie, no jest to sama płytka, no, Need for Speed 3, po prostu, który był w takim oto czymś, także mamy Need for Speeda 3. Słuchajcie, te 10 gierek, które były w tej paczuszce, kosztowały mnie, no, jak myślicie, ile? Daję wam jeszcze sekundę na zastanowienie się. 40 polskich złotych. Czy się opłacało? Uważam, że jak najbardziej tak. Moi drodzy, kolejna paczuszka za nami. Jutro dla mnie jest kolejny unboxing i tam w sumie troszeczkę mniejsza paczka, nawet troszeczkę bardzo, ale zostaniemy w klimacie jednej z tych gier. Jakiej? No to zobaczycie. W sumie to serii. Może już się domyślacie, także za chwilę kolejny unboxing. Dla mnie 24 godziny, a dla was dosłownie ułamek sekundy. Lecimy do kolejnej paczki. No i proszę bardzo, oto ostatnia przesyłka w tym tygodniu. Tak jak wam wspominałem wcześniej, paczuszka jest rozmiarów, no, takich nie za dużych. W środku, już teraz wam powiem, że są trzy rzeczy. Także co, no zabieramy się za odpakowanie, moi drodzy, tego. No i zobaczmy, co my tutaj mamy. O kurczę, powiem wam, że trochę się namęczyłem z otwarciem tej paczki. Tutaj nie ma żadnych kosmetyków, jakby to mógł zwiastować ten napis na pudełku. W środku mamy, tak jak wspomniałem, trzy tytuły. I zobaczmy, co to takiego jest. Jestem ciekaw, czy ktoś z was odgadł, o jaką serię z poprzedniej paczki mogło chodzić. Uwaga, uwaga, wyjmujemy całą zawartość. No powiem wam, że zabezpieczenie paczki pierwsza klasa, naprawdę. Dobra, moi drodzy, mamy tutaj trzy dodatki do Sims 2. Mamy akcesoria Sims 2 IKEA urządza dom. Także tutaj jest pierwszy dodatek w formie akcesoriów. Jest instrukcja, jest płyta i tutaj zauważyłem, że coś jest. Są, słuchajcie, kody napisane, Mod Herlode, Max Motives i różne inne rzeczy. Wow, fajnie, pani tutaj sprzedająca ewidentnie korzystała z cheatów. No dobra, także słuchajcie, mamy dodatek IKEA, w sensie akcesoria. IKEA urządza dom do Sims 2 i mamy dwa pełnoprawne dodatki, którymi są Na studiach oraz Podróże. Zerknijmy może najpierw na te podróże. Tak to się prezentuje, otwieramy, jak w środeczku, jest instrukcja oczywiście w języku polskim, tak samo jak jest płytka. Tutaj jeszcze mamy jakąś karteczkę pod spodem, a jakąś reklamę pewnie dodatków, tak jest. Co my tutaj mamy? Sims 2 Double Deluxe, Sims 2 na studiach, 4 pory roku, zwierzaki, czas wolny, podróże, osiedlowe życie i własny biznes. I tutaj też mamy akcesoria. Nie wiem, czy to są wszystkie akcesoria. Wydaje mi się, że chyba nie. No i słuchajcie, mamy Na studiach, mamy podróże, 4 pory roku i nie wiem jeszcze jaki dodatek do dwójki z jednego z poprzednich unboxingów. Nie pamiętam. Kurczę, muszę zobaczyć. W każdym razie, no tak, kolekcjonujemy sobie dodatki do Sims 2. Dobra, także słuchajcie, no mamy podróże jako jeden z tych głównych dodatków. Natomiast drugi jest to Sims 2 Na studiach. Otwieramy, jest płyta numer 1 i tutaj podobno jest płyta numer 2. Czy to jest dokładnie ta sama płyta, która była... Dokładnie tak, ta sama płyta, która była w tych Simsach drugich. Skontaktowałem się z panem sprzedającym, no niestety nie udało się znaleźć tej płyty do Simsów, także no trudno się mówi, jakoś no nie będę płakał, że tak powiem. Sims 2 Na studiach, jest oczywiście instrukcja w języku polskim. No kurczę, no jest komplecik, nie ma co tutaj w ogóle dyskutować. Także słuchajcie, no w tej paczuszce trzy dodatki do Sims 2, to w sensie no dwa dodatki i jedne akcesoria. No i ile to kosztowało? Słuchajcie, no kosztowało to naprawdę śmieszne pieniądze, ponieważ za te trzy rzeczy zapłaciłem 15 zł, wychodzi 5 zł za sztukę. Zdecydowanie się opłacało. No i co za tym idzie, moi drodzy, jeżeli chodzi o nasz 200 unboxing, a raczej na niego pieniążki, no to odejmujemy 15 zł od tej naszej kwoty, która została i zostaje 106 zł jeszcze do wykorzystania.
Jakie paczki przyjdą w kolejnych, nie wiem, dniach, tygodniach czy miesiącach? Nie mam zielonego pojęcia, cały czas obserwuję różne oferty. No i przyznam Wam szczerze, że była taka jedna bardzo ciekawa, z bardzo fajnymi grami, w fajnych pieniądzach, ale niestety bardzo szybko zniknęła, tak samo jak i druga. Także no co, no szukać, szukać i jeszcze raz szukać. To jest właśnie cel do tego unboxingu. Dzięki za teraz i widzimy się w kolejnej paczce. Dziś tak bardziej wieczorową porą, jak widzicie, światło się odbija od lampy, ale nieważne. Słuchajcie, przede mną dwie kolejne paczuszki. Jedna z nich bardzo mocno nadwyrężyła budżet na odcinek. Dlaczego, co i jak zobaczycie za chwilę. I jest to dokładnie ta przesyłeczka, także zajmijmy się najpierw tą. Zobaczmy, co jest tutaj. I ta, od razu Wam powiem, kosztowała 10 zł. A co jest w środku tej paczuszki, to za chwilę zobaczycie. Także słuchajcie, otwieramy sobie w ten sposób. Raczej tutaj niczego nie przerwę. Także po prostu rozerwijmy sobie to wszystko, dobierzmy się do zawartości. No i powiem Wam, że są tutaj trzy rzeczy, trzy płyty. A jakie płyty, co i jak, no to za chwilę zobaczycie. Dobra, udało się otworzyć. No i słuchajcie, tymi trzema grami jest Scooby-Doo Strachy na Lachy, Scooby-Doo Miasto Duchów, a także jakiś tam Frankenstein, ale mało mnie to interesowało. Najważniejsze były dla mnie te dwie gry ze Scooby-Doo. No i za tą całą paczkę zapłaciłem, tak jak mówiłem, 10 zł. Więc za wszystkie trzy gry dyszka. Bardzo dobra cena, zdecydowanie Assassin Łowca Okazji idealnie się tutaj ogarnął, także super. No ale słuchajcie, przed nami ta druga paczka, która, tak jak mówiłem, bardzo mocno nadwyrężyła cały budżet. I tego budżetu jest już naprawdę coraz mniej. Także słuchajcie, teraz zajmijmy się tą przesyłeczką, niepozorną. Tak jak powiedziałem, bardzo niepozorna paczuszka, w środku jakiś DVD box i powiem Wam szczerze, że no ta gra kosztowała swoje, ale zdecydowanie za tą cenę się opłacało. Powiem Wam, że ceny tej gry no czasem są dwukrotnie większe, a to za ile ja kupiłem tego legendarnego klasyka, którego nigdzie nie można dostać w wersji cyfrowej, jest naprawdę, naprawdę wow. A co to za gra? Need for Speed Underground 2 w wydaniu EA Classic po polsku. Także super sprawa, not for resale, only for bundle, nieważne. Otwieramy, w środku, słuchajcie, instrukcja, płyta i tutaj również jest płyta, tu jest dysk pierwszy. Tutaj z kolei, słuchajcie, mamy dysk drugi, tak? Tak jest, dysk drugi. No widzę, że tutaj płyta ma rysy, ale uruchamia się. Pan sprzedający mnie zapewnił, że gra się uruchamia. Jest instrukcja. Po polsku? Czekajcie, bo tu są różne języki. Tak jest, jest również po polsku. Super, naprawdę mega. No powiem Wam, że zdecydowanie było warto kupić tego Need for Speeda. Co prawda ta cena nadwyrężyła bardzo mocno budżet odcinka 200 naszej serii unboxingowej, ale strzelajcie, ile ta gra mogła kosztować? Jeszcze daję Wam sekundkę na zastanowienie się. Słuchajcie, 75 zł. Naprawdę taniej raczej nigdzie nie znajdziecie. Także no, wydaje mi się, że zdecydowanie się opłacało Assassin Łowca Okazji w pełnej okazałości, że tak powiem. Także słuchajcie, Need for Speed tej paczuszki oczywiście, Underground 2 już nie mogę się doczekać, aż sobie to zainstaluję. Natomiast tutaj mamy dwie gry ze Scoobim i jakiś tam Frankenstein. Także jeżeli chodzi o tą paczuchę, to jest wszystko, słuchajcie. Niestety budżet bardzo ucierpiał, tak jak wspominałem niejednokrotnie. No i zostało nam jeszcze do wydania 21 zł. W dzień, kiedy ja to nagrywam, teraz jest wtorek wieczór. Zamówiłem te paczki w sobotę, te tutaj. I powiem Wam, że od tego czasu nie zamawiałem kompletnie nic. Strasznie ciężko jest znaleźć coś dobrego w fajnej cenie. Także no, to będzie niezłe wyzwanie. Być może nawet odcinek się przesunie w czasie troszeczkę, ale no, będzie ciężko. Będzie ciężko coś jeszcze znaleźć takiego sensownego w dobrej cenie. Ale kurczę, Assassin Łowca Okazji na pewno sobie poradzi. Także moi drodzy, lecimy do ostatniej paczki. Paczek, nie wiem jeszcze jak to wyjdzie. No i co? I kończymy, nie? Witam serdecznie, kolejna paczuszka przed nami i ta jest dość specyficzna, ponieważ czysto teoretycznie, w cudzysłowie, nic za nią nie zapłaciłem, ponieważ jest to paczka z wymiany. I jak ta wymiana w ogóle wyglądała, opowiem Wam. Więc tutaj jest gra, którą po prostu jak zobaczyłem, to mówię, nie, ja ją od razu muszę wziąć. A że pan sprzedający napisał w ogłoszeniu, że wymiana też wchodzi w grę, a miałem jedną z gier z jego listy, czyli Operation Flashpoint Platynowa edycja, czy tam kolekcja, no to postanowiliśmy się wymienić.
Oczywiście, jak to na aukcyjnych portalach bywa, trzeba tą grę kupić jakoś, tak? No nie można sobie tego przekazać do ręki elektronicznie, więc ja wystawiłem Flashpointa za 10 zł, pan wystawił tą grę za 10 zł, no i tak, ja mam tą grę, a pan Flashpointa. Podkreślam, gra jest z wymiany, więc czysto teoretycznie te pieniądze, czyli te 10 zł, nie zalicza się do naszej puli, ale przy okazji postanowiłem pokazać wam tą paczuszkę. Zapytałem również moich wspierających, pozdrawiam was chłopaki serdecznie, co o tym sądzą, no i panowie napisali mniej więcej tak, że im opowiedz, że wytradowałeś i tyle, tak napisał Bartix, natomiast Marcel napisał, żeby nie wliczać. Reszta panów nie odpisała, a trochę mi się spieszy z nagraniem tego, bo coraz ciemniej się robi, ta pogoda też jakaś taka średnia bym powiedział, więc też światło średnie. Dzięki panowie za pomoc, a już teraz zajmijmy się odpakowaniem tej paczuszki. No dobrze moi drodzy, w takim razie otwórzmy to i zobaczmy co jest w środku. No ja doskonale wiem oczywiście, ale musicie to zobaczyć, co kupiłem za 10 zł, to znaczy za teoretyczną wymianę. Te 10 zł było takie wiecie, symboliczne. Uwaga, moi drodzy, co jest w środeczku? W środku jest gra Legenda, którą ostatnio mogliście widzieć na moim kanale w pewnym sensie. A co to takiego jest? Uwaga, uwaga, moi drodzy, jest to gra, której zabrakło na mojej półeczce. GTA San Andreas w wydaniu Premium Games. Jak doskonale wiecie, albo i nie wiecie, mój egzemplarz z półeczki oddałem na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Natomiast, no muszę mieć San Andreas na półce, tak wiem, mam w premierowym wydaniu, ale tamto jest niestety dotknięte czasem i płytki są porysowane i nie wiem, czy tam to się odpala, czy się nie odpala, ale po prostu zawsze muszę mieć kopię zapasową San Andreas. Także kupiłem z Premium Games wydanie. Zobaczmy jeszcze, czy wszystko jest w środeczku. Są dwie płyty tutaj, o, tutaj jak zabezpieczone, kurczę, taśmą. Mam nadzieję, że to jakkolwiek nie... Ach, cholera. No dobra, mam nadzieję, że to jakkolwiek nie wpłynie na płytkę. Ale w każdym razie, słuchajcie, aha, bo tutaj nie ma... A, dobra, bo tu nie... Dobra, nieważne. Wersja angielska, dysk pierwszy, a tutaj mamy dysk polonizujący zapewne. Tak, patch polonizujący, także mamy dwie płyty, sprawdzę jeszcze stan tej... Tej płyty, kurczę, no ma ryski, wiadomo, ale nie ma tragedii. Także słuchajcie, niestety nie ma książeczki, to znaczy tego przewodnika, ale mniejsza o to, mam z premierowego wydania, także pełen luz. GTA San Andreas, słuchajcie, no premierowe wydanie z Premium Gamesa, ale za 10 zł, patrząc na to, jakie ceny osiąga San Andreas, no to jest po prostu nic. Tym bardziej, że tak jak mówię, no gra była teoretycznie z wymiany, więc po prostu wymieniliśmy się gierka za gierkę, dlatego też ta dyszka nie wlicza się w koszta całego odcinka. I też zastanawiam się, co zrobić z Simsami z pierwszej paczki, ponieważ one były za darmo, ja i tak musiałem zapłacić, żeby po prostu otrzymać tą paczkę, więc nie wiem, czy te 5 zł zaliczać, czy nie zaliczać, skoro gra była za darmo, w sumie gry. Zastanowię się, zobaczymy. Także 21 zł nadal jest w puli, no i co, czekamy na te paczuszki, ponieważ nadal nic nie kupiłem. Przed nami kolejna paczuszka i jak widzicie, no troszeczkę ucierpiała w transporcie ewidentnie. Mam nadzieję, że zawartość jest w porządku. Słuchajcie, tutaj powiem wam, że no być może jedna z najlepszych paczek w całym unboxingu, ponieważ to jaka tu jest zawartość to jest totalnie jakiś kosmos, tym bardziej za kwotę, którą zapłaciłem. No nie uwierzycie, naprawdę. Powiem wam, że tutaj są dwie rzeczy. No i kwota też jest naprawdę całkiem niezła. No i tak jak już wiecie, ta kwota zmniejsza się cały czas. Jeśli dobrze pamiętam, zostało nam 21 zł w tym unboxingu. A oprócz tej paczuszki na pewno będzie jeszcze jakaś, ponieważ no trochę jeszcze tych pieniążków nam zostało. Otwieramy i sprawdzamy zawartość, moi drodzy. Uwaga, uwaga. No i faktycznie są dwie gierki. I co my tu mamy, moi drodzy? Mamy tutaj, najpierw może tą, kultowe gry komputerowe, płyta numer 4 i mamy tutaj Gothica 2, tutaj jest gra Dwa Trony, Wojna Róż, Ghostmaster i Trains Railroad Simulator 2006. W środeczku jest oczywiście płyta, także elegancko, fajnie. Płyta z Gothiciem 2, klasyk nad klasyki. Nie będę może jeszcze mówić, ile to kosztowało, bo przed nami, słuchajcie, Dead Space. Pierwszy Dead Space to nie jest ten remake, który wyszedł niedawno, tylko to jest ta oryginalna część chyba z 2008 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, w wydaniu EA Classic. Otworzę, a tutaj nie ma nic na wierzchu. Jest oczywiście płytka, zobaczę stan, bo jestem ciekaw. Kurczę, no lusterko, przysięgam wam, że lusterko.
Instrukcja oczywiście również się tutaj znalazła, jakaś też broszurka. No to słuchajcie, za taki komplecik, no to jest naprawdę jedna z najlepszych paczek w tym 200 unboxingu, uwierzcie mi. To kosztowało 2 zł, a to kosztowało 7 zł, 9 zł za te dwie rzeczy. No to jest, słuchajcie, jak rozbicie banku praktycznie. Także no, prawie że na równi z tym poprzednim Need for Speedem, uważam, tutaj idziemy. Fakt, że ten Need for Speed był trochę droższy, nawet trochę bardzo, jeżeli chodzi o te dwa tytuły, ale nadal jest to jedna z lepszych paczuszek w tym unboxingu, a przed nami jeszcze coś na pewno będzie, ponieważ zostało nam jeszcze 12 polskich złotych do wydania. No, powiem wam, że naprawdę lecimy, nie śpimy, cytując klasyka. No i co znajdzie się w kolejnych paczuszkach bądź paczuszce, nie mam pojęcia. Budżet się kurczy, ale jeszcze lecimy. Także do zobaczenia w przyszłej paczce. Przede mną kolejna paczka i słuchajcie, nie jest to ostatnia paczka w tym unboxingu. Jeśli mnie pamięć nie myli, bo troszeczkę czasu mija od tych różnych paczek, mamy jeszcze 12 zł w puli. No i to nie jest ostatnia paczuszka. Słuchajcie, będzie jeszcze ta i dwie następne. Także, no powiem wam, znalazłem niesamowite okazje. A ta paczka tutaj jest największym stylem, ponieważ jest to najtańsza paczka z całego 200 unboxingu. Niewyględna ta koperta. W środku jest jedna rzecz, a co to takiego? To jest gra mojego dzieciństwa, która bardzo mi pomogła na etapie edukacji. Jesteście ciekawi co to? No to otwieramy. Zróbmy to w ten sposób i dobierzmy się do zawartości. I ja naprawdę, słuchajcie, nie żartuję z tą edukacją, ponieważ jest to gra, która bardzo mi pomogła. Zaraz wam opowiem dokładnie w czym, co, jak wy już widzicie, myślę, co to jest. A jest to, słuchajcie, gra Reksio i ortografia. I naprawdę powiem wam, że gdyby nie ta gra, to myślę, że nie pomogłoby mi to tak bardzo w nauce ortografii w szkole podstawowej, ponieważ dzięki tej grze, no, wydaje mi się, że bardzo mocno ten mój etap edukacyjny pod względem ortografii się poprawił. To była taka nauka przez zabawę, serio. Powiem wam, że jeżeli macie problemy z ortografią, nieironicznie to mówię, pograjcie sobie i zobaczycie, że będzie to niesamowita nauka przez zabawę. Jeśli nie wy, to może wasze rodzeństwo. Zdecydowanie polecam Reksio i ortografia, bo tak jak mówię, naprawdę mi to bardzo pomogło. Słuchajcie, ile ja za to zapłaciłem? No to jest hit niewiarygodny, ponieważ ta płyta kosztowała mnie złotówkę. I tym samym zostało nam jeszcze 11 zł w puli. No oczywiście wysyłka kosztowała mnie łącznie, wysyłka plus opłata serwisowa, 10 zł, więc no zapłaciłem dużo więcej za wysyłkę niż za samą płytę, ale jest, słuchajcie, za złotóweczkę Reksio i ortografia, płyta, która naprawdę pomogła mi w czasie szkoły, zdecydowanie. Także polecam wam również, jeżeli ktoś z was ma kłopoty z ortografią. No i przed nami jeszcze dwie przesyłeczki, na które czekam, no i będziemy już finalnie kończyć ten unboxing, ale powiem wam, że kaski jeszcze nam zostanie. Serio, ile to zobaczycie i co ja zrobię z tymi ostatnimi pieniędzmi, to też zobaczycie. Jeszcze ja muszę to wymyślić, bo jeszcze nie wiem. No ale w każdym razie Reksio i ortografia w tej paczuszce za złotóweczkę. Steel? Oczywiście, że steel. Lecimy do dwóch ostatnich paczek. Przede mną przedostatnia paczka w tym unboxingu, który trwa już ponad pół godziny. To jest chyba nawet rekord kanału z tego, co się orientuję. No chyba, że się mylę, to mnie poprawcie. Słuchajcie, przedostatnia paczuszka. No również taka cieniutka. Zobaczmy, co jest w środku. I to jest, słuchajcie, gierka również za steel. A co to dokładnie jest, no to za chwilę zobaczycie. A, rozerwijmy to do końca. Słuchajcie, jest to Kangurek Kao 3, Tajemnica Wulkanu, trzecia część przygód Kangurka. Tak to wygląda. Jest to wydanie z Cybergry chyba, chociaż nie jestem przekonany. I w środku jest płytka Kao, Tajemnica Wulkanu. Elegancko. Co tu dużo mówić? Słuchajcie, 5 polskich złotych za tą giereczkę. Zdecydowanie steel, także opłacało się. No i co? Czekamy na ostatnią paczkę. No i czas to wszystko podsumować. Moi drodzy, w moich rękach ostatnia paczka w 200 unboxingu. Niewielka, jak widzicie. A co skrywa? No to przekonajmy się sami. Otwieramy to. I powiem wam, że tak jak wspomniałem wcześniej, kaski jeszcze nam zostało. Serio. I co ja otworzę na tą kaskę? Zobaczycie na sam koniec. Czy ja to właśnie przerwałem? Dobra. Nieważne. Okej, słuchajcie, wyjmujemy zawartość. I w środku mamy dwie płytki. Uwaga, i co my tu mamy? Słuchajcie, dwie płytki. A, tu jeszcze mamy zaklejone. To od razu to sobie przetnijmy.
Już chyba bardziej tego zepsuć nie mogę, także luz. I zanim przejdziemy do GTA, to ta druga płytka, Xenoclash. I tutaj na płycie mamy dodatkowo pełną wersję gry A Race Extreme Show i jakieś demówki 3D, FIFA 11, Arcania Gothic 4 i WRC. Ciekawe, ciekawe. W środku jest płytka. Czekajcie, zobaczymy. No wszystko jest, także fajnie. Elegancko, jest płyta. Z tyłu jest chyba kod do aktywacji. Nie wiem tylko na co, czy to jest na Steam, czy o co chodzi, nie mam zielonego pojęcia, w każdym razie jest to jakiś kodzik. No i drugą płytką, jak już sami widzicie, jest GTA Skarb Fana. Skarb Fana, moi drodzy. I tutaj na płycie mamy wielki przegląd, 50 najzabawniejszych filmów z GTA, szalone akcje, wpadki, modyfikacje. Dodatkowo 11 filmów z GTA, epizody z Liberty City, wielkie poradniki do Vice City, San Andreas, czwórki, wideo poradnik epizodów z Liberty City i wielki przegląd modów. Zmień swoje GTA, lepsza grafika, dodatkowe gadżety i nowe misje. I dodatkowo zagraj w kultowe części serii Grand Theft Auto 1 i 2 wersje demo. Plus linki do pobrania pełnych gier. To już naprawdę nie mogliście wrzucić tutaj pełnych wersji, skoro one i tak są darmowe. Nie mam zielonego pojęcia. No w sumie ten magazyn jest teoretycznie z 2010, więc Mister X'a tutaj nie będzie. Ale jestem bardzo ciekaw tych szalonych wpadek, akcji, modyfikacji przede wszystkim, co tu jest. I powiem wam, że tą płytkę sprawdzimy sobie w dedykowanym filmie na kanale. Nagram film z zawartości tej płyty, bo jestem bardzo ciekaw, co jest w środku. A ja oczywiście jako wielki fan GTA, no to powinienem mieć taką płytkę w swojej kolekcji, wielki skarb fana. Ja kiedyś miałem, słuchajcie, tą płytę, kupiłem to wydanie Komputer Świat Gry Ekstra, była tam taka gazetka z plakatem z GTA, no ale niestety nie mogę nigdzie tego znaleźć, szukałem tego specjalnie na potrzeby tego unboxingu, nie znalazłem, więc pewnie albo zostało gdzieś to wyrzucone, albo nie mam zielonego pojęcia, ale jak zobaczyłem tą ofertę, te dwie płytki za 5 zł, no to mówię sobie, biorę od razu, zależało mi na tym GTA, a tym Xenoclash to już w ogóle kompletnie nie, zależało mi na tym. No i z tego pojawi się za jakiś czas film na kanale, także obserwujcie koniecznie. Natomiast słuchajcie, tak jak wspomniałem, to kosztowało 5 zł, więc została nam jeszcze złotóweczka w tym unboxingu. No i jak sobie dopchamy, że tak powiem, troszeczkę budżet będzie nadwyrężony, ponieważ obie rzeczy kosztują po 70 groszy, dwie gumy Donald. Swoją drogą mam miniserię na kanale z odpakowania gum Donald, więc zapraszam was serdecznie, link macie w opisie do tej serii. Otwórzmy sobie obie te gumy i zobaczmy, jakie obrazki nam się tutaj przytrafiły, jako taki bonus, żeby to 200 zł faktycznie było wydane, powiedzmy. Także zobaczmy obrazek, uwaga, uwaga, czy będzie to powtórka, czy nie. Uwaga, co to będzie? Wow, jest to coś nowego! Kurczę, elegancko! Nowy obrazek, jeżeli chcecie zobaczyć inne obrazki, to pamiętajcie, playlista jest w opisie. Także mamy pierwszy obrazek, natomiast z drugiej gumy ten obrazek będzie jaki? Przekonamy się za chwilę. No i za chwilę słuchajcie również podsumowanie tego całego 200 unboxingu. Także lecimy, druga guma, otwieramy i obrazek w środku jest jaki? Taki. Obrazek również nowy, no to kurczę, w 200 unboxingu miałem większe szczęście niż w odcinkach. Ciekawi? Sprawdźcie koniecznie playlistę w opisie. Dobra, moi drodzy, więc czas na wielkie podsumowanie 200 unboxingu. Wydałem 200 zł na wszystkie te paczki. Czy było warto? Uważam, że zdecydowanie tak. Na szczególną uwagę, jakbym miał wybrać 3 gry, które najbardziej się opłaciły, zasługują moim zdaniem tytuły, już się tutaj pokazuje. Przede wszystkim pierwsza gierka, Need for Speed 3, to zdecydowanie tutaj zasługuje na odznakę Steela. Kolejną grą jest na pewno Need for Speed Underground 2, który również został złapany za fajną kwotę. No i oczywiście pierwszy Dead Space, tak mi się wydaje, że te trzy gry zdecydowanie najbardziej się opłacało, tak według mnie. Wy napiszcie w komentarzu, jakie gry według was, takie trzy, jakie najbardziej opłacało się kupić. Oczywiście tutaj mógłbym jeszcze dokładać kolejne, chociażby te darmowe dodatki do pierwszych Simsów, czy dodatki do Simsów dwójki, które były po 5 zł. Rekszy i Ortografia, który był za złotówkę. Co tam jeszcze było? Warhammer Uniwersum, Sims Double Deluxe, no sporo tych gierek, ale jak mam wybrać 3, to wybieram właśnie te. Moi drodzy, 200 unboxing za nami, ten
ten legendarny, ten wielki unboxing najróżniejszych paczek. Chyba było 13 przesyłek, z tego co kojarzę. Na pewno jest to rekordowy unboxing, jeżeli chodzi o czas trwania. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie wow, asasyn, potężny unboxing, więc będę wiedział, że obejrzeliście do końca. No i tak jak mówię, trzy gry waszym zdaniem, które najbardziej opłacało się z tego unboxingu. Napiszcie ich tytuły w komentarzu. I to tyle, moi drodzy. 201 unboxing na horyzoncie, od razu wam powiem. I będzie to bardzo ciekawa rzecz związana z Mysterix, tak wam powiem. Także już teraz możecie wyczekiwać. A tymczasem serdecznie wam dziękuję za obejrzenie tego mega długiego unboxingu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie lajka, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, napiszcie komentarz, jak wam się podobało. Odpowiadajcie na ten komentarz integracyjny, czyli jakie trzy gry waszym zdaniem najbardziej opłacało się kupić i dlaczego. Jeszcze raz dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych unboxingach. Cześć!